Siemano wszystkim ludziom, to jest Adaptor, witam w kolejnym odcinku Straya. I jak widzicie, jesteśmy kurde w miejscu zniknięcia Clementine, gdzie będziemy kurde szukać tych itemów, które mamy na karcie. 1, 2, 3, 4. Pamiętam na pewno, że to jest ta lampka za mną, a pozostałe itemy, szczerze, nie mam pojęcia, gdzie one są. Myślałem, czy nie poszukać ich poza nagraniem, ale stwierdziłem, że byłoby to bez sensu. Tak, kurde, to jest jedynka? Tak, dobra, takie. Mam jakieś kwadrata. O. Nie wiem, w których pokojach to może być. Więc się będę rozglądał wszędzie. A to co to jest? Ale to chyba jakiś, się odbija coś. Dobra, ale chwila, o. To nie jest to? Zbadaj, o właśnie, to jest chyba jedynka. Moje czynniki wykrywają jedynie nieszkodliwe chemikalia w stanie lotnym. Nie potrafię jednak otworzyć powiązanego z nim kojącego uczucia, które wciąż pamiętam. Tak jak ja, towarzysze nie mają zmysłu węchu. Ciekaw więc jestem, czemu to robią? Pod tym pojemnikiem jest ukryta wiadomość. Tu napisano, jest ze mną. Okej. Okay. Dobra, pierwszy to znaleziono, drugi to jest jakiś taki... Nie wiem, kryształki? Można powiedzieć? O. To jest drzewo. Mogę do góry wleźć, tylko nie wiem czy jest sens. Na razie nie będę tam chodził, pójdę jeszcze do tego pokoju. Nie mogę coś zbadać. No, wiesz coś? Nic nie widzę, jesteś pewien? Nie, no, tutaj nic nie ma akurat. Zostaw sobie jakiś kwiatek. O. Raczej to, że tutaj wskoczyłem, też nie jest bezsensowne. O, ale tu jest trzeci punkt. Tak, tu jest trójka. No, to jest trójka ten robocik. Dobra, sprawdźmy. Dziwna rzecz jak nowe poszerzenie mieszkania. Czy towarzysze poszukają w ten sposób ludzi? To w sumie dość zabawne. Spójrz, coś tu jest. To jest napisane, czekamy wy. Okej, okay, jest za mną i czekamy wy. Dobra, wiecie co, wejdę do góry sobie teraz. Zobaczmy. No szukam czegoś, co przypomina, no nie wiem, jakby kryształ jakiś? No tak to do mnie wygląda, jakby jakieś kryształy. A to ja widzę, mogę pójść tylko spać. O, to chyba to jest. Ten klejnot odznacza się średnią wartością i niską czystością. Wydaje się, że jego blask został dodany w sposób sztuczny. Być może pełni rolę swoistego znaku mającego zwrócić naszą uwagę na coś przydatnego. Bingo! Mamy wiadomość. Jej to jest to... Jest ze mną Blazer. Czekamy wy. I właśnie, gdzie czekacie? Ostatnia wskazówka jest tutaj, to jest ta lampka, jak nic. Nie? Komputer? Znalazłeś coś? Nic nie widzę, jesteś pewien? Ej, byłem przekonany, że to ta lampka. No? Jeśli to nie ta lampka, to gdzieś w mieszkaniu ma jeszcze jedną taką lampkę. I to jest tak naprawdę najważniejsze, co musimy znaleźć. O. Jest ze mną... Blazer, czekamy wy. No właśnie, gdzie? Czy jest taka długa lampka? Okej, okay, czyli tych lampek jest tutaj parę, co? Muszę znaleźć tą właściwą. O. Nie weźmy jeszcze raz sobie na to kliknijmy, może to jest rzeczywiście coś jest. Nie mam pojęcia, dobra, nic tutaj nie ma. Czekamy lampy, na której będzie prąta, nie takie kółka. Dobra, tu jest tylko ten chłop. Jak już odpaliliśmy, nie może tutaj gdzieś taka lampka. No wiesz, że lampka jedna ma serduszko na sobie, a to raczej też nie ona. Taka ma lampki, która ma na sobie prąd. Wiecie, znaczki prądu, jakiejś elektryczności. Możemy sobie zbadać czajnik, ale raczej to nic tam nie da, no właśnie. Jesteś pewien? Nic tutaj nie ma, dosłownie nic. Mogę sobie wskoczyć tam do góry. Gdyby było, o. No dawaj, wskocz tam. Witku, wskocz, o. Zbadaj. Da to coś? Nie wiem co to takiego, ale ten blask jest zgoła olśniewający. Wybacz, byłem gdzieś indziej. Nie zauważyłem nawet tej wiadomości, czyli to tutaj było. Napisano tu klubie nocnym. Okej, czyli do klubu nocnego idziemy. Jest ze mną Blazer. Czekamy w klubie nocnym. Doskonale. Świetna robota, poruczniku kot. Widzę, poruczniku kot. Teraz pozostaje ją znaleźć. Nie mamy wiele czasu. Ogólnie takie jeszcze informacje dla was. W tej sesji naganiowej postaram się tą gierkę
kończyć do końca, bo nie zostało na niej wiele. Więc postaram się ją skończyć. Jak mi to pójdzie, zobaczymy. O, ja mogę stąd przejść jakby? Ten tak, no. O, właśnie. O. Idzie tu, olega. No niedobrze, spadamos. Schowam do pudełka na chwilę. Postaram się przejść tą samą drogą, którą tutaj wszedłem. Czyli zaraz za tym typem. No to nawet nie muszę się chować, on tutaj tak, aż tak głęboko nie wchodzi. Chyba cyk. Nie wiem, nawet... Kurde... Najgorzej. Wiecie, co jest najgorsze? Że widzą mnie wszyscy naraz. Nie wiem, jak oni to robią, ale... No widzą mnie wszyscy. Zobacz, ty teraz jak przebiegłem pięknie. I chyba im uciekłem już. Pamiętam, tak mi się wydaje, że uciekłem. No, już nie będą się grać, git. Czyli teraz musimy znaleźć klub nocny. O, gdzie jest klub nocny? Nie pamiętam. Tam chyba, tam gdzie ten wartownik stał, wykidajło. Aha, chyba tutaj to jest. Co się dzieje? Genma. Nie cierpię tego klubu. Jest pełen pozerów, ale przynajmniej nie ma tu wartowników. Możemy się otrzeć do niego. Cieru. Jestem zaskoczony. Tam, Miko. Uwielbiam poziom... Uwaga, poziom fazy wynosi 2%. Prosimy o natychmiastowe przejście na parkiet. No cóż. A co mi powie Simon? Wykidają raczej nas nie wpuści. Słuchajcie, chyba będziecie musieli znów spiąć się na zaplecze. Na zaplecze, co? A to nie dla ciebie odejść. O, czy jakoś da się tam spiąć, co? Tylko którędy. Raczej nie wygląda to, wiecie, jakby to było łatwe zadanie. Ja sobie chłop. Albert, powiedz mi coś? Codziennie sprzątam ulicę tylko po to, by inni znowu nanieśli brudu. Tak już działa ten świat. No cóż, nie ma zbyt fajnego życia. O, to tu ma, co to jest? Ogłoszenie, jeśli szukasz towarzystwa i chcesz porozmawiać o poezji, mieszkam za windą, Bonobot. Za windą, Iza? O, ciekawe. No tutaj widzę, mogę sobie wskoczyć, tylko to, czy to mi coś daje? Chyba nie. O. O, nic mi to nie daje. Kurde, gdzie jest zaplecze? Co, tędy jakoś? A tu jest Frizier. Chyba, że no mówię, do góry. Tam jest farba tylko. Op. Nie może tą farbą odrzucić, cyk. Poleciała. I to jest chyba jakieś wspomnienie, no właśnie, wspomnienie kolejne w tym mieście. Mało ich znalazłem, to jest chyba moje drugie. Zakłady fryzjerskie były centrami towarzyskimi, w których spotykali się ludzie. Rozmawiali, opowiadali sobie dowcipy, dzielili się sekretami. To musiało być...
Znaczy to coś nie gdzieś z tyłu, czyli no gdzieś tutaj powinno być. Ale tutaj nie widzę gdzieś żadnego miejsca, gdzie mógłbym się wspiąć. W ogóle kim jesteś? Nie masz się tu czego bać, chyba że chcesz wymienić łapki na coś bardziej wymyślonego. A tego nie chcesz, więc znikaj. Nie, jakieś modyfikacje tutaj przeprowadza chłop. No to ta rura wygląda jakby się dało po niej wspiąć, szczerze mówiąc. Ale no ja tutaj nie wskoczę nigdzie. Przyznam szczerze, jestem w kropce. No tu jest Albert, który sobie czyścił, chociaż... O, ty, może tędy jakoś. O, właśnie, mamy to. A ty, kim ty w ogóle jesteś? Chłop pełna chillera i utopia w ogóle. O, za daszku siedzi. No, będziemy dalej. Jakiś tędy, cyk, cyk. No, hop. I tu siedzi sobie chłop. Hej, jak się tu dostałeś? Chcesz z nami imprezować? Skakuj i napij się czegoś. No, bo tam nie wpuść. Dzień dobry. Mam nadzieję, że tu nie ma strażników. No, wygląda jakby tu było dosyć spokojnie. Teraz musimy znaleźć Blazer i Clementine, które gdzieś pewnie siedzą. Nie to oni? Nie pamiętam w ogóle, jak oni wyglądali już. Spotkaj. Ten klub jest do bani. Wywali mnie z tej głupiej sali dla VIP-ów. Mnie! Wyobrażasz sobie? No więc, mam teraz tę dźwignię. Tak na pamiątkę. Kup mi coś do picia, a dam ci tę głupią dźwignię. Nie będę niczego potrzebne, nie chcę, aby ktoś mnie z nią nakrył. Okej, chłop. Chłop chce coś do picia. O. Zabierz dziwny napój. Okej. Zajebane, łatwo. Zgaduję, że te roboty nie mają takiej wiedzy technologii jak nasz B12. Na sobie dematerializowania rzeczy. Dobra, nie wiem po co mi to dźwignia, ale masz. O, dzięki przyjacielu, proszę bardzo, zgodnie z umową. Uchwyt dźwignię mamy. Pewnie się to przyda gdzieś. Tak obstawiam, ale gdzie? Nie się dowiemy pewnie za niedługo. Dawaj na scenę, kurde. Tam DJ. Witam wszystkich, tu DJ Matce. Rozkręćmy tę imprezę. Pierwszy odpowiedź jest dedykacją dla naszego wielce podejrzanego przyjaciela. Blazer to dla ciebie. Jak ten Blazer? Czy gdzieś tutaj są? Proszę, ja są tutaj. O, jest podstawa dźwigni. Dawaj, wsadaj. I hop, co to zrobi? Okej. Ja mam gdzieś do góry tym polecieć? Tak, do góry mnie to wzięło. Mogę sobie teraz chodzić tutaj. A i tu jest, widzę, oświetlenie chyba. Chodzik. Klik, klik. Ja teraz sobie kliknijmy. Okej, no to zmieniło mi to. Ja muszę sobie tutaj na przykład ścieżkę ułożyć, czy mi się wydaje tylko. Kurde, nie wiem. No serio, nie wiem. A to co zrobi? To zrobiło to. Jeszcze raz, to weźcie jeszcze raz kliknij. To się puszcza w ten sposób. A to? To puszcza to i daje mi to. Chyba muszę coś takiego iść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo nie? Czekaj chwilę. O, no dobra, jednak nie w ten sposób. Weź raz ten środkowy. No bo to mi zabrało tyle, nie chcę, żeby mi je zabrało. Ja potrzebuję i tego, i tego. A to jeszcze raz, to co zrobiło? To puszcza tamto. Może teraz bym się przedostał? Hop, hop. Chyba hop. O, mamy kastenkę. Jest Blazer tam. Jest jakiś chłop balujący.
Dobra, teraz sobie przeskoczę tutaj, hop. Obstawiam, że gdzieś wspomnienie jest w tym barze, ale nie chcę mi się go ogarniać. Dobra, jeśli chodzi o mnie, mam bardzo dobre relacje z wojownikami. Nie rozumiem, dlaczego ludzie tak bardzo na nich narzekają. Może dlatego, że kurde biją ich. O, Blazer, gdzie spierdziłeś? Chodno tu, mamy do pogadania z tobą. Jest Clementine również. Czemu Clementine jest rozwiązana? Blazer zradził? Dwie pieczenie na jednym ogniu. Nie ty taki cwany, na jakie wyglądasz, kocie. To zresztą nic z osobistego. Biznes to biznes. Ty zradził nasz Blazer. Kurwica. Niedobrze. Biznes to forsa. A ja cenię sobie forsę bardziej od przyjaźni czy towarzystwa. Wszystko twoje. O. Oj, no niedobrze. I taki koniec gry, napisy końcowe. Kot nie żyje. W sumie no to jest już jakieś 5 godzin w tej gamie, jakieś 4,5, 5. Więc to może być koniec. Tak bez zmiany się, to może być koniec. Ale nie jest koniec, jesteśmy w jakiejś klatce zamknięci. Możemy się rozbujać, widzę. Buju, buju, motherfucker. Więc tylko lewo, prawo mogę się bujać. Dawaj, dawaj, kurde, zaraz się rozwalimy tą klatkę. Hop! Najłatwiutko. Jesteśmy chyba znowu w... Wiecie, w tym miejscu, gdzie nas przetrzymywali. Znaczy, nie przetrzymywali, tylko... Ukradliśmy im... tą baterię, bo mamy ją? Nie, nie, nie mamy, nawet ciuchy nam zabrali, teraz zauważyłem. Nie mamy już B12 do pomocy. Jesteśmy goli. Goli i wesoli. Nie ukrywam, nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. Bo nawet nie mamy latajki. No dobra, idziemy. Areszt. Kolejny chapter. Chyba hop. To jest nasza klatka. To co my mamy zrobić tutaj? No mogę sobie to obracać jeszcze bardziej. O. Może nie wiem, co mam tu zrobić. Troszkę jestem... Oba tak? I co, i tyle? Oba, tu jeszcze jedna beczka jest. Nie wiem, taki strasznie się skonsternowany byłem tą sytuacją tutaj całą. Ja trochę nie wiedziałem w ogóle, co ja robię, ani po co robię. Co się dzieje? Jakieś tortury, nie wiem, czy to nie jest Clementine. O, jeny, jeny. Nie, nawet nie mamy jak skakować czego. No powiedz, jesteśmy tylko kotem teraz. Bez B12 jak bez ręki trochę. No bo czemu mogę sobie skoczyć? Mogę wejść wyżej. Clementine na razie nie pomogę, nawet jeśli to jest ona rzeczywiście. Druga wspomnienie, czy jakieś, a nawet nie sprawdzę, czy jest wspomnienie jakieś, no bo w końcu nie mam B12. Żeby sobie sprawdzić. No jest sobie bot, który pilnuje. Pan policjant, porządku, pilnuje, na. A ten lata w jedną i w drugą. Widzę karton po prawej, więc będę mógł sobie do niego wejść, ale widzę też drzwi, do których również mogę wejść. No bo ten zawrócił. Jak teraz, kurde, pójdzie w prawo, w sensie, wiecie, zawróci sobie tam i pójdzie daleko. Teraz skaczę i idę tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Bo jest robot bez głowy. To jest chyba zabity chłop. Niestety. Mamy przejście tędy. No i kolejny zabity. No to nie rozumieją to tutaj areszt. Gdzie kurde mordują swoich. No, poczekam, aż ona jeszcze raz przejdzie. Bo nie wiem, jak dawno temu, właśnie. Nie wiem, czy bym zdążył. Ona się zatrzymuje, no zaraz tutaj wręcz. Ale ty, przestraszony katem, w ogóle obudziliśmy się. To jest kurde obudzenie jakimś, nie wiem, szarym czymś, gruzem pewnie. Jak nas tu wrzucali. No, dajesz, robocik, lecisz w drugą stronę. No tak, czekam, czekam. Kiedy on przeleciał tutaj? Tyle nie widziałem go, halo, tyle już mogłem lecieć. A, zmarzyłem. Mogę jednak do kartonu lecieć zamiast. Gdzie on szybko wraca stąd? O, nawet bardzo szybko. Dobra, co tutaj mamy? Jest kolejny karton. Do którego mogę sobie wejść. Jest też to.
Dobra, ja się może tutaj skawam do kretonu. Chyba niepotrzebnie, nie idzie aż tak daleko na szczęście. Mogę sobie gdzieś tutaj wskoczyć. Hop, hop, hop. Nie, bo no jestem z powrotem góry. Pominąłem tego chłopa, co patrzył. Jest Clementine. Tutaj jest. Nie torturują jej. Tylko wiecie, my nawet nie rozumiemy, co ona do nas mówi. Teraz będziemy B12. Dobra, co ja tam pokazuję? Tam jest klucz. Okej. No bo czyli musimy zdobyć ten klucz. Mam nadzieję, że B12 dalej ma baterię, wiecie? Bo jeśli wydają tą baterię, jakoś wyciągnę ją z niego, no to trochę kupa. Chyba tutaj nic nie zrobię. Na pewno mogę wejść wyżej, albo przeskoczyć, o właśnie. Ten drut kolczasty tutaj. No nie za fajny. No bo hop. Ten klucz był gdzieś tutaj. No właśnie, mamy. Zabierz klucz. No niestety, musimy w ząbki teraz go nieść. Kurde. Jest jak jest. I musimy iść tą samą drogą, bo jednak nie otworzymy sobie drzwi. O kurde, słodko to wygląda, jak biegamy z tym kluczem, no. Zajebista to jest. Dobra, masz Clementine. Tyk. I była jest stamtąd. Jeszcze wystarczy... Alarm? Ja myślałem, że alarm się odpalił, taki dźwięk był. Gdzie ty chcesz iść? No tam nie można iść, bo tam są chłopy. Można iść jedynie w tą stronę. Więc chodź, Clementine. Idziemy. Będę cię prowadził, będę twoim wchodzim przewodnikiem. A, ale ja tutaj nie otworzę. Ty pewnie możesz otworzyć. Więc otwórz, prosiłbym ciebie. No właśnie, masz klucza nawet. Dobra, łyk. Witaminki, można iść dalej. Jest druga godzina 4:47, więc dosyć późno to nagrywam. Mi się w Minecrafta wciągnąłem po streamie. Ale no, jakoś daje radę. No, postaram się trzymać blisko Clementine, bo wiecie, no, znajdzie tutaj żadnych nie ma i na pewno nie ma. Bo nawet nie miałby ich kto zeskanować, nie ma w końcu B12 z nami. Powtarzam w ogóle, to już chyba nie, chyba siódmy raz. Oho, coś się dzieje. Nasze kocie zmysły nam podpowiedziały. Tam mają B12 w tej klatce? Tak. I oni w ogóle go powiększają jakoś. Miau! Miau! No B12 by nam się przydał. I to bardzo. To miau! No jest tam. Tylko jak go wyciągnę? Widzę lasery? Więcej laserów? Jeszcze klatka dla niego. Specjalna. No szanse na jego ratowanie są... No co by tu nie mówić? Dosyć niewielkie. Wtedy też nie przejdę sobie. Na pewno nie ma nawet jak zejść na dół. Jeszcze muzyka tutaj. Co ja mogę zrobić? O! No wiecie, zaskoczyć nie mogę. Nie może tutaj jakoś coś wyskoczyć. Na lampę na przykład? A nie, no ja nie doskoczę przecież. Do lampy. No ja też nigdzie nie doskoczę. O, co ja mam kurde zrobić? Dobra, nie wiem. No to nawet jakbym gdzieś tutaj miał coś zrobić. A nie mam pojęcia co. Ani nie wejdę do góry, ani na dół. Chyba, że jakoś tutaj mam się powspinać na coś. A nawet nie widzę takiej opcji, że tutaj mogę wejść. To mi daje cokolwiek? Nie. Dosłownie nie. Nic mi to nie daje. Zaczynam B12 i się zaczynam gubić. No to też sobie nie wejdę. Nie, no co ja mam zrobić? Chociaż chwila, coś tutaj minęło? Nie. O! Mogę miauczyć, ale... To mi coś da w ogóle? Kurde, co jest? Mogę się przyjrzeć, no tam co lata robot. Ale no nie ma zejścia nigdzie. Zejścia, wejścia... Nic nie ma. Kurwa. Nie, może Clementine się zacięła. Ja na pewno coś robić teraz. Po prostu nie działa. Nie wiem. Aż chyba sobie przebiłem na ganie, zobaczę w necie, naprawdę. Bo nie wiem. Co tu mam zrobić, gdzie mam iść? Czy tutaj coś jest? Nie, stąd przeszliśmy, to tutaj nie ma nic.
jest? Bo ten jest właśnie przejdę, są łańcuchy. Chyba, że ja muszę się cofnąć nawet jakoś bardzo. No nie, pewnie tutaj też nie było przejścia, zejścia, wejścia. No nie, tutaj nie ma nic. O. Nie widzę. No tutaj dalej stoi. W sumie tyle. Ale niby tutaj coś wystaje takie, jakby się dało na to skoczyć. Ale się nie da. No nie da się na to skoczyć. Dobra, wiecie co panowie? Robimy cięcie w nagraniu? Ja sprawdzę dokładnie, co ja mam tutaj zrobić, bo dosłownie nie wiem, więc widzimy się za chwilę. A jeśli nie za chwilę, to kolejnym odcinku. Bo zostaje mamy 27 minut, tak to może po prostu wiecie. Skończę ten odcinek i kolejny zawsze tutaj. Więc tutaj się z wami żegnam, bye bye, a jak nie? No to kurde, zobaczycie mnie jeszcze za chwilę. Siemano ludziska, wracamy na wizję. Jesteśmy teraz znowu w tym samym momencie, słuchajcie. Okazało się, że błąd nie był po mojej stronie. Clementine rzeczywiście się zaczęła i zamiast mi otworzyć te drzwi, ona stała tam. Więc no. Po prostu gierka się zepsuła i nie miałem co zrobić. Ale już idziemy dalej. Zobaczymy, co się wydarzy. Podzielimy się, zrobimy sobie 40 minutek. W sumie spodziewałem sobie jeszcze chapter, żeby się dowiedzieć, jaki to jest. I się okazuje, że jest ten chapter i potem jeszcze jeden. Więc ten odcinek sobie zrobimy jeszcze tak, no, z 10 minutek sobie nagramy. Może tak do 40 jakoś. A potem sobie nagramy kolejny odcinek, jeszcze jeden. Chyba hop. O, lasery. Lasery! To już to laser raptor. Chyba do góry, hop. Chyba cyk, cyk. Tu gdzieś robot łaził. Ja tego nie widzę. Klementine idzie? Nie, Klementine tam czeka. Albo mi się dawało, że widzę robot tutaj? Nie, może mi się dawało. O kurde. Dobra, zdążyłem. I rzeczywiście jest robot. Ojcz. Dobra, dał radę. Dąża. Kurde. Mam nadzieję, że tu nie przejdzie. Chyba nie przyszedł. O, tylko co dalej? Bo tam widzę też sobie są jeżdżące. Chyba hop. Mogę sobie skoczyć tutaj, po teraz tutaj. Cyk. Jest pudło, ewentualne. Do tego muszę wejść bardzo szybko. Dobra. Dał radę. Jest tutaj robot jeżdżący. Gdzie ja muszę go wymienić? Mogę wejść tam do pokoiku tamtego. I chyba taki jest mój cel aktualnie. Bo nie widzę w sumie innego miejsca, do którego mógłbym pójść. Więc jak ona się odwróciła, to idę do tamtego zielonego pokoju. Tak teraz bomby. Dobra, hop. Idziemy. Znaczy, to jest taki safe spocik dla mnie. Jest wajcha! Cyk! Wyłączono barierę. Oho. To się zaciekawiło nim. On się nie budzi. I troszkę niedobrze. Ten jakiś się podejrzliwy widzę zrobił. Na żółto się świecą teraz. Teraz się pojawia kolejne pytanie. Co ja mam zrobić? Czemu jakby przejść obok niego? Tutaj do środka wejść? Bardzo możliwe, że tak. Więc wejdźmy tutaj. Thank you.
O? To cegłę? Cegłę wezwali? Czy nie może o to chodziło? Może po prostu trzeba by i cegłę dać. Będzie rzucać. A to jest kwiata, co ona chce zrobić? A u góry było okno. Okej. Okay. Dobra, to wypadałoby, żeby teraz mnie podsadziła tam. Dobra, cyk? Na głowę! Łatwo. Dobra, hop. I idziemy. Jednak się nie zbagowało nic. Chyba tutaj na dół. I co, ja muszę tutaj je otworzyć, czy to będzie klucz? Nie, jest jadwajka. I otwieramy jej po prostu. Najnormalniej w świecie. W ogóle jestem ciekaw, jaką siłę mają te roboty. No wiecie, no to jest maszyna. To siła może mieć o wiele większą niż człowiek. Wartownicy znów blokują przejście. Od razu mnie zauważą. Może udałoby się zwabić ich do tych cel i zamknąć ich tam. Do cel. Co? No ja sobie wartownik jeden. I co, że tutaj zwabić? Aha, chyba tak. Po prostu go, wiecie, ściągnąć tu za sobą, żeby on tutaj przyszedł. Chyba tak, tak. Chyba cyk? Spadamos? Eldo? Kurde, myślałem, że się schował, bo nie trafiłem w ścianę głową. Aaa, blisko było. Sam myślałem, że wybiegnę sobie tak o. I nie dam się trafić, o, w ogóle moją myszkę widzicie. Dobra, jeszcze raz. Już wiem, jak to zrobić. Zapomniałem, kurde, że miauczenie zwraca na mnie uwagę. Dobra, miał. Miał, miał. Chodź, chodź. Miał. Bytny jakiś taki. Dobra, my sobie wybiegamy stąd i kurde u drzwi. Zamykamy chłopa. Tak. No i zamknięty, bardzo ładny. Lamentajny, chyba możesz wyjść. Mamy czujkę zamkniętą, co tam? Jak to jest być zamkniętą? Się wkurza na mnie. Dobra, spotkaj. Jeszcze centrum rekonwalescencji bardzo mi pomogło. Mój umysł jest znów jasny i klarowny. Jestem teraz zdrowym obywatelem, który nie żyje. No w sumie... Wzajemny obywatel to martwy obywatel, jak to się mówi w niektórych krajach. A to jest kto? O! On tutaj siedział i nie, dopiero teraz się rusza. O, jest wspomnienie. Okej. Okay. Potem się ten areszt zrobić do końca. Bieda wszystko. Zdaje się, że wartownicy nie tolerują sprzeciwu. Tego się obawiałem. Całkowicie go wymazali. Koniec z emocjami. Koniec samoświadomości. Koniec wspomnień. Błagam, nie dajmy się złapać. I to było ostatnie małe wspomnienie. Trochę mi tych wspomnień zostało, szczerze mówiąc. I zastanawiam się, czy po nagraniu tego odcinka, czy wiecie, po tym jak już przejdę ten etap, to czy kurde, nie zrobić przerwy i nie na, i po prostu nie poszukać do końca ich. Bo wiem, że... Za odblokowanie wszystkich wspomnień, a ostatnio dużo wspomnień pewnie będzie w ostatnim rozdziale, jest fajny strój. Który podobno jest... Nie wiem, w jaki sposób jest fajny, ale podobno jest fajny. Podobno. Dobra, muszę go tu zabić.
A jestem w stanie zwołać dwa bitwy? Dawaj, dawaj tutaj do mnie. Miau. Drugi leci. W drugiej strony. Ale dwie tam poleciały. Chyba cyk? Nie wiem, czy jedna przeleciała. Nie, nie przeleciała. Chyba cyk, zamykamy. Elo? Tyle? Jeśli tak, to łatwo to było. Myślałem, że będą musiały być jakieś wymijać je tam. Kręcić się w kółko, a to jak łatwo, tylko wleciały tam jak... Jakby nie wiem o co. No i to jest kolejny chłop. Płotka, kim ty jesteś? Lupin, a he, 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 ale to było to było zabawne. No, chyba też wyczyszczony chłop. Chyba co tutaj mamy? Dobra, zamykaj to. Widzę, przydałoby się to otworzyć, ale zamów wejść, otwarcie jest po drugiej stronie. Gdzie to on się przekradnę? No właśnie. Przejście specjalnie dla kota. Chyba cyk? Mam nadzieję, że to tych wielkich drzwi też nie otworzy. Ej, na przykład tam by były zurki czy coś. No i co teraz? Drzwi. To jedyna droga wyjścia z tego aresztu. Możemy chyba otworzyć się w tamtym pomieszczeniu kontrolnym. Musimy jednak znaleźć jakiś sposób, aby dostać się do tego pomieszczenia kontrolnego. Rozejrzyjmy się. Okej. Pomieszczenie kontrolne, co? I tam się trzeba dostać. No i ja zwajchę. Dobra, no idziemy. Jest tu może przejście jakieś? Jakieś dziura w płocie, coś tego? No, niestety nie ma. No co to, ja sam mogę sobie podrapać? Ja to sobie podrapię. Chynot. Drap, drap. Dobra, starczy, starczy. No i dobra, gdzie dalej? Gdzie iść? Tu nie wskoczę sobie. Bo jestem w stanie wolę tu wskoczyć. A teraz mogę wyżej? Niestety nie. No przydałoby się. No ja też widzę, mogę coś zrobić. Co to? A mogę, nie no, podrapać sobie mogę. Ale są kluczeki do auta. Mamy szczęście, zostawili klucze w zamku. Skocz na tył ciężarówki. Chyba dasz radę przekroczyć przez płot i dostać się na zamknięty teren. No właśnie. Chyba czuję odcinek wyjdzie godzinę, nie? Mamy już 40 minut jakoś. A py, 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 py. Dawaj. Py, 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 py. Ty no stój, bo mnie zgniecie zaraz. A tego to ja nie chcę. Zaczynam zwyki. Tak. Może mówiąc, dźwięki nie były zachęcające. Wygląda jakby zwyki tutaj serio mogły być. Tak to wygląda przynajmniej. O. Chyba na razie jest spokojnie. Dobra, cyk, otwieramy. Tyk, 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 tyk. Jest tam pomarańczowo. Jest trójka. Aha, druga trójka. Chyba hop, hop. Dawaj, spierdalaj! No nie, nie może mnie zostawi. Halo, nie zostawiaj mnie. Halo, kolega. Co ja miałem zrobić tutaj? On mnie wziął i zostawił. W sensie Clementine. A przecież ja nie jestem w stanie szybciej stąd uciec. Czy jestem w stanie? Nie no, spróbuję jeszcze raz. Dobra, hop, hop. Nie no, ja nie mam... Nie ma szans dogonić Clementine. Dobra, zostawili mnie? Chyba zostawili. Dobra, hop. Jesteśmy na samochodzie. Spadamy stąd. A już gaz do dechy teraz, Clementine. Ho. Jesteśmy w Śródmieściu. Okej. Śmigamy, kurde, do klubu. No nie może klubowiczo zatrzymają. A, w windy się wdupimy. Będzie tyle. I zejdziemy z płacą do dolnego miasta. Zamknęła nas tu. Z wracownikami na karku na pewno nie damy rady. Mogę na chwilę odwrócić ich uwagę, ale reszta zależy od ciebie. Manifest nieznajomych brzmi. Musimy dostać się na zewnątrz za wszelką cenę. To ja go napisałam. Ty chcesz się poświęcić, Clementine. Jesteś teraz jednym z nas.
To nie tak, że każdy musi dostać się na zewnątrz. Ale ktoś z nas musi. Klucz do metra. Ruszaj, już. Zachowam cię w ramię, mały nieznajomy. Ach, te żarty robotyczne. Jeszcze mają. Ale on ma samochód, może spierdzielać gdzieś dalej może. Oj, no to się porobiło. Się poświęciła dla nas. I co, kolejny rozdział? Rozdział metra? Na razie się nic nie dzieje. Ale w tym momencie, moi mili, ja wam podziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dużo się w nim działo. Wiele smutnych rzeczy. Katowice się na metrę poświęciła. Ale no cóż, tak na pewno wymyślili sobie scenarzyści. Szczerze polubiłem nawet, fajna była. Ale no, trzeba iść dalej. A dalej, co się stanie, zobaczymy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że jak zawsze się podobało, jak tak to zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie komentarz. Zostawcie suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, albo na streamku. Bye bye.